Połamane krzesełka, wybite szyby, zniszczona banda, wyłamane ogrodzenie czy poniszczone instalacje to niepełna skala zniszczeń obiektu mini-żużlowego przy ulicy Brzegowej w Częstochowie. Stadion wygląda, jakby przez weekend przeszedł przez niego huragan Katrina, a takich zjawisk atmosferycznych w naszym kraju w tym czasie nie odnotowano. Sam byłem zdziwiony rozmiarem tego, co tu się stało, bo tu żadne tornado, prawdopodobnie miłośnicy tego sportu przyszli i pomogli nam, żebyśmy mieli więcej do wydania pieniędzy na remont tego stadionu i na przygotowanie go do sezonu. To już nie pierwsza sytuacja, kiedy obiekt przy Brzegowej został zniszczony przez nieznanych sprawców. To, co się zdarzyło teraz, to jest trzeci już eksces na tym torze. Pierwszy to było włamanie do wieży sędziowskiej. W tym momencie pulpit sędziowski został wyrzucony na śnieg, chorągiewki powyrzucane. Założyliśmy żaluzje przeciwwłamaniowe, założyliśmy drzwi oblachowane z patentowanymi zamkami. Próbowano się, nie weszli do tego pomieszczenia. Na dole do magazynu było włamanie w zeszłym roku, ukradli motocykle. Nie oszczędzono nawet rysunków najmłodszych. Te rysunki to są, tak jak mówię, dzieci. Te dzieci wszystkie w większości dostały nagrody, wyróżnienia, ale to tak jak się spojrzy w tej chwili na te rysunki, gdzie dzieci rysowały dzieciom, gdzie chciało dać serce, pokazać, to nam się tutaj nie ma to nijak do tego serca, którzy kibole włożyli w to, żeby to zniszczyć. Mieliśmy 15 maja mieć 18. rocznicę urodzin, czyli pełnoletności. Mamy tu taki prezent na urodziny. Pomoc mini-żużlowcom już zadeklarował prezes ekstraligowego Forbet Włókniarza. Jak zobaczyłem te zdjęcia, które się mi pokazali, to po prostu nie da się uwierzyć. Dzwoniłem do prezesa Latacza w tej chwili się dowiedzieć co i jak. No obłęd, aż nie można w to uwierzyć, że tak ten tor, stadion wygląda. Niemniej jednak na tą chwilę ja mogę z własnej strony tutaj, czy to ja, czy dobroczyńcy nasi w tu klubu dużego powiedzieć, że jak najbardziej możemy pomóc, czy też tak jak mówiłem, możemy tym obiektem się zaopiekować, zabezpieczyć go odpowiednio, wyposażyć. Oczywiście nie ma problemu z naszej strony, z strony dużego klubu, żebyśmy my jako duży włókniarz i nasi sponsorzy pomogli w remoncie, w odbudowaniu tego toru, jeżeli taka wola oczywiście od strony prezesa Latacza będzie. To, co spotkało po prostu ten klub, jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą i należy ubolewać nad takimi rzeczami. Sprawa aktu wandalizmu na obiekcie mini-żużlowym została zgłoszona na policję. O jej losach będziemy jeszcze informować.